Hej, 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 ja jestem Mondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na temat Five Nights at Freddy's Security Breach. Dzisiaj ponownie wracamy do fabuły tej gry, aby tym razem wyjaśnić sobie kwestie związane z każdym animatronem w tej produkcji. Zatem tak, dzisiaj scharakteryzujemy każdego animatrona, który wystąpił we FNAF-ie Security Breach, ustalimy je w taką topkę od tych najgorszych do tych najlepszych. Zatem myślę, że będzie naprawdę ciekawie, kryterium... No nie ma kryteriów tak naprawdę. Kolejność nie będzie losowa, wszystko będę ustawiał w zależności od tego, jak bardzo polubiłem danego animatrona w tej produkcji, a i tak później nie będzie mieć to i tak znaczenia, bo film będzie głównie poświęcony charakterystyce każdego animatrona z osobna. Tymczasem jeszcze nie zaczniemy, nie zapomnij o strzeleniu kciuka w górę pod tym filmem, tak na dobry początek, wtedy lepiej się ogląda, oraz zostawienie suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Tymczasem moi drodzy, bardzo proszę rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wszystkie animatrony, które pojawiły się we FNAF-ie Security Breach. Zatem tymi najbardziej pomijalnymi i najmniej ważnymi animatronami występującymi w grze są wszelkie te, które wchodzą w skład personelu Megapizzaplexu ze staff-botami na czele. Generalnie mają one kilka wariantów, lecz niemalże wszystkie sprowadzają się do dokładnie tego samego. Występują m.in. w roli tych siedzących na kasie, w roli kucharzy, w roli profesjonalnych stand-uperów, jako żółte znaki informujące o mokrej podłodze, które podejrzanie się na nas patrzą. Jako personel sprzątający, czy jako mob-boty, czyli chyba najbardziej irytującą rzecz w grze, która jest tak zabawna i tak ironiczna, że kocham je po prostu. Część z nich poza przerażającymi podpatami oraz mapbotami może nawet wznieść alarm, co może samo w sobie nie będzie dla nas śmiertelne, niemniej z pewnością przykuje uwagę m.in. Chiki czy reszty glamroków, które już rozprawią się z nami w trochę brutalniejszy sposób. Niemniej poza nimi istnieje jeszcze jeden alternatywny wariant tych animatronów, czyli niejako ich poprzednia, starsza wersja, którą znajdziemy pod samym Pizzaplexem. Są one trochę bardziej niepokojące pod względem wizualnym od reszty swoich nowych, idealnych braci, bowiem nie tylko swoim designem znacznie bardziej nawiązują do postaci marionetki z poprzednich części, cóż, pod względem wizualnym dużo częściej porównywane są do dusz ofiar Williama Aftona, które widzieliśmy w minigierkach, niemniej osobiście uważam, że znacznie bardziej są one podobne do Night Marion z FNAF 4. Więc no cóż, taka jest moja opinia. To także są jakieś takie brudne, brzydkie, zniszczone i chyba nawet bardziej agresywne. Jednocześnie ich bardziej złowroga strona cechuje się faktem, iż zostały skakowane przez glitch trapa, więc się rzeczy będą bardziej violent i tak dalej. Kurde, oni nawet mają ten swój creepy pokoik, który jest wręcz wypełniony ich głowami oraz jakimiś rysuneczkami. No generalnie nie jest to najprzytulniejsze miejsce w całym Pizzaplexie. Jeszcze przed przejściem do tych co bardziej istotnych animatronów dla tej części, grzechem byłoby nie wspomnieć o endoszkieletach, które na moment pojawiają się w tej historii, a znaleźć możemy je w Parts and Service. Co więcej, nie są to takie endoszkielety, jakie chociażby widzieliśmy we FNAF-ie 2, bo te są trochę zaktualizowane, jakby bardziej przystosowane do warunków typowych dla glamroków. You know what I mean. Generalnie sam ich wygląd został zaktualizowany. Zdają się być wykonane starannie i dokładnie, a jednocześnie ich sylwetki zdają się być dużo mocniejsze od tego, co prezentowały w poprzednich częściach. Z całą pewnością zostały także zmodernizowane i usprawnione ze względu na olbrzymi postęp technologiczny, który wydarzył się od tych lat 80. czy 90. Grzesiu na przestrzeni swojej przygody spotyka je kilkukrotnie i nie ukrywam, spotkania te są całkiem ciekawe. Generalnie endoszkielety kojarzą mi się bardzo mocno z tymi złotymi figurami z Dark Deception, ponieważ podobnie jak one te poruszają się za każdym razem, kiedy Grzesiu na nie nie patrzy. Panie i panowie, w tej chwili z całą przyjemnością mogę stwierdzić, iż wyszliśmy od tej grupy trochę bardziej pobożnych animatronów i teraz zajmiemy się tylko tymi, które są najciekawsze, a jest ich tutaj cała masa. Niemniej tym, który jest spośród nich najmniej interesujący, moim przynajmniej zdaniem, jest Music Man oraz jego większa wersja, DJ Music Man. Gość po raz pierwszy pojawił się jeszcze w FFPS-ie, jako atrakcja, którą można zakupić i całkiem szybko stał się ikoniczny i zyskał dużą sympatię fanów, zatem siłą rzeczy deweloperzy musieli zawrzeć go w kolejnych grach. I tak gość powraca tutaj nie raz, a dwa razy. No bo wiecie, tak to bywa, że ludzie często mają problemy ze sztuką, dlatego biorą dwie. Ale to było suche.
Po raz pierwszy mniejszego Musicmana spotykamy, kiedy udajemy Among Usa i skradamy się przez Venta. Wówczas spotykamy tego przemiłego jegomościa, którego będziemy mieli okazję poznać przez najbliższy czas. Relatywnie nie jest to najbardziej skomplikowany animatron, jest dość prosty, po prostu przed nim uciekamy i to tyle. Niemniej swoim designem naprawdę mocno mówi mi, że to jest dokładnie ten sam Music Man, którego spotkaliśmy wcześniej w FPS-ie. Ewentualnie jest to jakieś Mark II czy coś. Generalnie wygląda niemalże identycznie. Jednak w dużo późniejszym etapie gry spotykamy jego większą, nieudoskonaloną, dużo większą, bardziej cool i generalnie fajną wersję, czyli DJ Musicmana. On jest generalnie gigantyczny i jak sama na to wskazuje, jest cool DJ-em i puszcza muzę. Uciekamy przed nim przez pewien dość dłuższy etap gry, kiedy to musimy odpalić 3 przełączniki, a on za wszelką cenę stara się nam przeszkodzić. Generalnie bardzo fajna postać, również bardzo ciekawy etap z nim pomyślany, niemniej nie jest jakaś mega straszna, a w zasadzie w ogóle nie jest, w odróżnieniu od gościa, który czeka na następnej pozycji. Sunrise i Mundro... Tak czy nie? Sun i Moon, czyli dwie osobowości tego samego animatrona, będącego... Jakby to go określić? Opiekunem żłobka, daycare attendant. On znajduje się w tym całkiem przytulnym pomieszczeniu pełnym kulek i tak dalej. I generalnie gość jest dziwny, kiedy spotykamy go jako Sun. Tym bardziej, kiedy niszczymy mu jego wieżę z klocków, którą później desperacko stara się ułożyć. To jest piękny widok. Już sam jego wygląd jest niezwykle dziki, a tym bardziej, jeżeli mowa o jego zachowaniu. Wyobraź sobie sytuację, kiedy jesteś kilkuletnim dzieckiem i wbijasz się na zupełnie nowy lokal Freddy'ego Fazbera, Mega Pizza Plex. Tam znajduje się taki mega fajny, przyjaźnie wyglądający pokój. Zjeżdżasz sobie ze zjeżdżalni i nagle z kulek wyłazi kurde słońce i mówi ci, że głowy wam eksplodują. Nie wiem, co w głowie mógłby mieć człowiek, który stwierdziłby, że to jest dobry pomysł, żeby dać takiego edgy typa do zabawy z dziećmi, ale gość miał chyba nie po kolei w bani. Tym bardziej, że ma on także swoją drugą osobowość, czyli Moon. Wtedy w ogóle jego wygląd sam w sobie zmienia się na kurde coś takiego i znowu zaczyna gadać o głupotach i nas gonić. Twierdząc, że jesteśmy naughty boyem, który nie poszedł spać, a więc on nam w tym pomoże. Zobaczcie tylko na to, jak on chodzi, albo jakim on głosem operuje. Nic, absolutnie nic nie przekona mnie, że umieszczenie tego gościa w przedszkolu dla dzieci byłoby dobrym pomysłem i całe szczęście chwilę później wywala nas stamtąd. Teraz z całą przyjemnością możemy przejść do grupy składającej się z 3 nierozłącznych kumpli, jak 3 co-main antagonistów tej gry, czy coś. Nie, to nie są co-main antagoniści, to są prawie co-main antagoniści. Jedni z tych głównych złych w tej grze, aczkolwiek nie do końca. Glamrocki z pominięciem Glamrock Freddy'ego, którym zajmiemy się za moment. Z nich wszystkich myślę, że tą najmniej interesującą postacią jest Roxanne Wolf. Generalnie ją polubiłem najmniej, aczkolwiek nie ukrywam, jej osobowość jest najciekawsza spośród wszystkich glamroków, poza Freddym. Freddy'ego trzeba cenić. Jest ona najbardziej samolubna, cyniczna i ślepo zapatrzona we własną osobę. Posłuchajcie przynajmniej tego dialogu. Your hair is beautiful. Your tail is beautiful. Everyone was watching you. Everyone loves you. I'm not a loser. Takich na przestrzeni gry znajduje się masa. Kiedy Roxy przegląda się w lustrze i mówi do siebie, jaka jest piękna, niemniej niedługo później w zupełnie innej lokacji, w zupełnie innym środowisku słyszymy, jak desperacko stara się przemówić do siebie, że nie jest przegrana. Z pewnością nie jest to najłatwiejsza postać do zrozumienia, aczkolwiek jest naprawdę ciekawie pomyślana. Na przestrzeni gry walczymy z nią kilka razy. Na uwadze musicie mieć, że jest to najszybszy animatron ze wszystkich, zatem siłą rzeczy trzeba szukać miejsca, w którym można się przed nią schować, jeżeli już nawiąże z nami jakiś kontakt wzrokowy, czy coś koło tego. Za pierwszym razem Gregory pokonuje ją w jej własnej grze, kiedy to rozwala na niej samochodzik i kradnie jej oczy. Wówczas niejako Roxy przechodzi w swoją drugą fazę, kiedy porusza się już bez oczu i w tym miejscu przypomina mi Mangle z FNAF'a 2, nie wiedzieć czemu. I to jest naprawdę ciekawy wariant tej postaci, patrząc na to, jak nie tylko jej wygląd się zmienia, także zmienia się jej zachowanie, sposób poruszania się i generalnie wszystko. Naprawdę interesująco się na to patrzy.
Kolejnym, myślę, że już ciekawszym animatorem z tej grupy jest Glamrock Chica, lecz to chyba ze względu na mój ogromny sentyment do Toy Chiki, z którą ta Chica mi się naprawdę kojarzy. Myślę, że są z Roxy dość porównywalne. W odniesieniu do poprzednich części znaczącej zmianie uległ jej wygląd. Jak wspomniałem, najbardziej zbliżona moim zdaniem jest do Toy Chiki. I tak samo jak stara, dobra Chica, ta kocha, wręcz uwielbia pizzę oraz jedzenie ze śmietników. Co jest dość kuriozalne, bowiem jest ona tutaj ikoną fitnessu i sportu, o ile mogę do tego określić, bowiem ma nawet swoją własną siłownię. Gregory brutalnie rozprawia się z nią za pomocą zgniatarki w tej naprawdę brutalnej scenie, ale co do tej brutalności wobec nich, jeszcze się do tego odniosę. Po tej scenie Grzesiu zabiera jej voiceboxa, aby ulepszyć Frediego, a ta jeszcze powraca kilkukrotnie na przestrzeni gry w bardziej zniszczonej wersji. Teraz pora na mojego ulubieńca, czyli Montiego. Ten jest najsilniejszym, a oczywiście co musi z tym iść, nie wiedzieć czemu, jest też najwolniejszym ze wszystkich animatronów, jednocześnie jest chyba tym najbardziej agresywnym, wściekłym i pewnym siebie poniekąd. Najbardziej oddaje to chwila, kiedy wjeżdżamy do jego pokoju, który jest wręcz rozrywany przez niego na strzępy. Tak samo jak to mówią niektórzy fani, rozerwany przez Montiego został także Glamrock Bonnie, który kiedyś istniał w Pizzaplexie. Niemniej oni twierdzą, że to właśnie przez Montiego go tu nie ma. Szerzej mówię o tym w tym materiale, możecie rzucić okiem. Montiego w głównej mierze lubię ze względu na jego wygląd i ten trochę ekstrawagancki styl, jeśli można to tak ująć. Najczęściej rezyduje u siebie w Monty's Golf, gdzie też ma miejsce ostatnia walka z nim, w której Gregory ponownie brutalnie się z nim rozprawia. Wówczas Grzesiu zabiera mu ręce, by znowu ulepszyć Frediego. Niemniej, podobnie jak swoi przyjaciele, ten również później powraca w wersji... Kurde, to jest już inny poziom. On dosłownie się czołga, zdaje się, że nie ma drugiej połowy ciała, zatem porusza się na rękach, a raczej na tym, co z nich zostało. Nie wiem, jest to świetny, jednocześnie niezwykle przerażający pomysł. Generalnie to, co łączy wszystkie glamroki, to fakt, że są nieco punkowi, w sensie ich ubiór i wygląd bardzo nawiązuje do punku, szczególnie to, jak ubrana jest Roxy. A jednocześnie Grzesiu z każdym z nich rozprawia się w niezwykle brutalny sposób i wczoraj obejrzałem film Matt Pata na temat FNAF'a Security Breach, gdzie walnął taką teorię, która na pierwszy rzut oka stwierdziłem: kurde, to jest niemożliwe, tak nie może być, ale z czasem, jak rzuciłem na to okiem w trochę bardziej obiektywny sposób, bardziej zdystansowany, to ma to sporo sensu. I właśnie tyczy się to Gregorego, poniekąd jego brutalności, Glamrock Frediego i wielu, wielu innych rzeczy. Zamierzam wam przedstawić tę teorię w którymś z następnych filmów i rzucić na nią mój punkt widzenia. Polecam wam obejrzeć film Matt Pata, bo teoria jest naprawdę mocna, co prawda nie pozbawiona wad, aczkolwiek, no, trzyma się kupy. I kiedyś coś o niej wspomnę, aczkolwiek najpierw obejrzyjcie jego film, bo jest naprawdę mega warty uwagi. A teraz pora zająć się absolutnym bóstwem, istnym bogiem tej gry, czyli Glamrock Freddy. O nim już całkiem sporo wspomniałem na przestrzeni moich poprzednich materiałów na temat FNAF'a Security Breach, więc w razie czego odsyłam tam. Teraz pokrótce. Glamrock Freddy przez całą grę jest naszym dobrym ziomkiem i w większości sytuacji nie stara się nas zabić, chyba że jego power zejdzie do poziomu 0, wówczas dostaniemy jumpscare'a, który naprawdę bardzo kojarzy mi się z jumpscare'ami Freddy'ego z FNAF'a 1. Nie, rzućcie okiem i napiszcie w komentarzach, czy podzielacie moje zdanie. Ewentualnie w trakcie upgrade'owania Freddy'ego, jeżeli zrobimy coś nie tak, Freddy również się na nas rzuci, lecz to są wszystkie tego typu sceny, ponieważ w całej reszcie Freddy jest nice. A to ze względu na to, że siedzi w nim prawdopodobnie Michael Afton i tak wspomniana wcześniej teoria Matt Pata również do tego nawiązuje i kurde, rzućcie okiem na ten film, proszę was. Tak naprawdę Freddy jest tutaj mega dobrym ziomkiem, good przyjacielem i przez całą grę pomaga Grzesiowi, więc no to chyba tyle na jego temat. Jednak zapamiętajcie jedną, jedyną rzecz. Glamrock Freddy'ego będziemy czcić po wszeczas, bo jest po prostu królem, jedynym. I tak, teraz jesteśmy już w absolutnym top 3 animatronów w tej grze, z czego osoba na drugim miejscu nie do końca jest animatronem, ale o tym zaraz. Na trzecim miejscu plasował się Blob, bo tak, ludzie określają to coś, czego istnienie chyba rozumuję dobrze, ale nie jestem pewien. Blob znajduje się pod Pizzaplexem w starym Freddy Fazbear's Pizza Place, czyli pizzerii z FFPS-a. Jest to monstrualne połączenie kilku animatronów naraz, m.in. Molten Freddy'ego, Chiki,
Boniego, Mangle. Jest tam też endoszkielet, kukiełka czy baby. I z całą pewnością wielu innych postaci, które razem tworzą właśnie bloba, czyli zdaje się pozbawioną jakiejkolwiek osobowości kreaturę, której celem jest, no właśnie, chyba tylko i wyłącznie przeżycie, I guess. W jumpscarach czy cutscenkach blob przedstawia się tylko i wyłącznie za pomocą głowy Molten Freddy'ego. To właśnie Molten Freddy pokazany jest w chwili, kiedy Blob zabiera Willema Aftona ze sobą. To właśnie on również pojawia się w trakcie jumpscare'a, który Blob na nas wali. Nie do końca wiem, jak mogę określić Bloba, co i jak z nim jest. Jego nazwa jest dość kuriozalna. Na YouTubie znalazłem film z bliższym spojrzeniem na Bloba właśnie i muszę przyznać, że jego design jest genialny. Jeżeli bliżej przyjrzymy się jego postaci, to... Kurde, on nie jest piękny. On jest idealny. To jest taka dosłownie bezkształtna masa poruszająca się na kończynach endoszkieletów, która jest złożona z większości animatronów, które spotkaliśmy na przestrzeni całej fabuły FNAF-a. I to jest absolutnie przegenialne. Liczę na to, że Security Breach dostanie coś w rodzaju DLC-ka z Custom Nightem, tak jak to dostało Sister Location, gdzie będziemy mogli zmierzyć się ze wszystkimi animatronami dokładnie w starym, dobrym stylu. I oby tak się stało, coś mi mówi, że właśnie tak będzie. I ja byłbym naprawdę mile zaskoczony. Teraz zajmiemy się drugim animatronem z tego mojego osobistego top 3. Nie bardzo wiedziałem, czy powinienem dodawać Vanny do tego filmu, bowiem w przygotowaniu mam kompletnie inny materiał, w którym opowiadam historię właśnie tej postaci od początku do końca. I tutaj tylko się powtórzę, mamy do czynienia z jedną i tą samą postacią, która posiada dwie osobowości. Rozdwojenie jaźni. Dwie inne osoby zamknięte w tym samym ciele. Vanny oraz Vanessa zamknięte w tym samym dokładnie ciele. Natomiast jeżeli mówimy o tym zakończeniu, w tamtym jednym z poprzednich filmów wspomniałem również, iż odnosi się ono do tego, iż dusza Vanessy pozostała w miejscu, w którym zmarła. Zatem tak, jest to nic innego jak wielka symbolika dla tej serii i nic poza tym, a odmienne kolory oczu obu postaci nawiązują tylko i wyłącznie do ich odmiennych osobowości. Przynajmniej taki jest mój punkt widzenia na tę sprawę i moja teoria, ale nie musicie się z nią absolutnie zgadzać. Oczywiście Vanessa i Vanny mogą być zupełnie innymi postaciami w swoich osobnych ciałach, a być może kiedyś dowiemy się na ten temat czegoś więcej. Póki co, ze wszelkich poszlak jestem właśnie tego zdania, a już niedługo pojawi się na kanale film, w którym opowiem historię obu postaci i postaram się ostatecznie udowodnić, że Vanessa to Vanny, a jednocześnie zupełnie nie. Wiecie, o co chodzi. Ale jest to mały problem. I na sam koniec wielki zły tej historii. William Afton znany także tutaj jako Berntrap i on dosłownie jest Bern i to mi się naprawdę mega podoba. Już mówię, o co mi chodzi. Myślę, że tutejszy wygląd Williama Aftona, który jest kolejną wariacją na temat Springtrapa, jest najlepszym co do tej pory dostaliśmy w tym temacie. Kiedy stary wygląd Springtrapa jest absolutnie genialny i jest czymś wręcz świętym, tak to myślę, że go przebija, tym bardziej po okropnym designie z FPS-a, który wołał o pomstę do nieba, umówmy się. Ten jest idealny, nie wiedzieć czemu nagle pojawiła się jego ręka, której wcześniej nie miał, ucho też, ale o tym już rozwodziłem się w poprzednim filmie. Nareszcie widać, że jest spalony, nareszcie widać, że przeżył nie jeden pożar, a aż dwa. Poza tym jego skóra została zerwana, więc jesteśmy w stanie dostrzec jego czaszkę, zupełnie odsłoniętą. A obok tego gość wygląda totalnie demonicznie i ja naprawdę kupuję ten design, jest świetny. Afton jest tutaj głównym złym i pojawia się w wielu formach, jeszcze nawet zanim zobaczymy go fizycznie, bowiem nie tylko kontroluje wszystkie animatrony i głównie przez niego są aż tak brutalne, tak, wiem, że są pod wpływem trybu nocnego czy coś, ale no ja tego nie kupuję. Wszystko jest oczywiście kontrolowane przez cyfrowego Aftona. Tak samo jak Vanny i wszystko inne. Vanny jest tutaj także kluczową postacią, ponieważ Afton wykorzystał ją, aby z pozycji glitch trapa, tego cyfrowego, przenieść się z powrotem do normalnego, rzeczywistego świata, by stać się tutaj tym burn trapem. I to jest naprawdę totalnie świetny motyw. I chociaż fizycznie Williama widzimy dosłownie przez moment, to i tak jest to świetny powrót. A do tego po prostu satysfakcjonująco patrzy się na to, jak Blob wciąga go z powrotem do otchłani, a Grzesiu i Fredzio uciekają.
No i moi drodzy, to już byłoby na tyle w kwestii wszystkich animatronów występujących we FNAF-ie Security Breach. Mam nadzieję, że materiał przypadł wam do gustu. Jeżeli film się spodobał, nie zapomnij o zostawieniu kciuka w górę tam na dole, żeby mógł się on gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować, a także suba na kanale, jak jesteś nowy, ponieważ ponad 70% osób, które ogląda moje filmy, mnie nie subskrybuje, więc hej, poprawmy to. Zatem zostaw suba, ziomek, jak jesteś tutaj nowy. Tymczasem ja się będę z wami żegnał, do usłyszenia w kolejnych materiałach, również w FNAF Security Breach, bo jest tutaj jeszcze wiele rzeczy, które chciałbym poruszyć, ale o tym dowiecie się już na przestrzeni najbliższych materiałów. Tymczasem ja się z wami żegnam i życzę wam miłego dnia, mówi do was Mondar, trzymajcie się ciepło, cześć!